Witam wszystkich w kolejnym epizodzie. Dzisiaj wrócimy do Zamku Lubelskiego i będę mówił o kaplicy. Kaplica Trójcy Świętej, zwana Kaplicą Zamkową, powstała zapewne przed rokiem 1327. Już wtedy wymieniano ją jako należącą do zamku. W XIV wieku kościół ten był budowlą jednokondygnacyjną z kryptą. Posiadał nawę oraz wielokrotne prezbiterium, które leżało w obwodzie murów obronnych. W 1407 roku został od inicjatywy Władysława Jagieły przebudowany w stylu gotyckim. Po podwyższeniu ścian powstała świątynia dwukondygnacyjna z dawną kryptą. Bryle kościoła dominowały dwa strome schodkowe szczyty, które przetrwały do lat 50. XVII wieku. Dolną kondygnację przeznaczono na kryptę dla zmarłych kapelanów i miejscowych dostojników, zaś górną dla potrzeb religijnych. Wieloboczne prezbiterium oraz kwadratowa nawa sklepione były żebrowo. Sklepienie nawy podtrzymywał centralnie osadzony filar. Ten element konstrukcyjny był typowy dla architektury sakralnej i świeckiej w okresie panowania Kazimierza Wielkiego. W okresie renesansu kościół miał nadal charakter gotycki, chociaż wejście umieszczono na poziomie pierwszego piętra i ujęto je w nowy renesansowy portal, wykonany w warsztacie kamieniarskim Kosmaksu. Dopiero w XVII wieku fasada świątyni była już zwieńczona szczytem w stylu renesansu lubelskiego. W dziesięcioleciu XV wieku podjęte zostały prace malarskie we wnętrzu kościoła. Wykonał je anonimowy zespół malarzy ruskich pod kierownictwem mistrza Andrzeja. Ściany i sklepienie pokryte zostały polichromią w stylu rusko-bizantyjskim. Malowidła ukończono w 1418 roku, co utrwalone cyrylicą na tablicy fundacyjnej w łuku tęczowym kościoła. Poza scenami religijnymi zdobiącymi wnętrze kościoła znajdują się dwa portrety Władysława Jagiełły. Polichromię wykonano różnymi technikami, na suchym i na mokrym tynku, farbami temperowymi. Podczas prac nad nową budowlą więzienną w latach 1823-1826 kościół został połączony z zabudowaniami neogotyckimi i stał się kaplicą więzienną. Z zewnątrz i od wewnątrz odtynkowano go, przez co zniszczono bezcenne malowidła. W końcu XIX wieku kaplica więzienna uległa niewielkim przeobrażeniom. Demontowano zewnętrzne schody, a portal przekształcono w okno. W 1897 roku Józef Smoliński odkrył fragmenty 15-wiecznej polichromii. W latach 1917-1918 odsłonięto dalsze partie malowideł. W latach 50. XX wieku, po przeznaczeniu zamku na cele kultury, rozpoczęto gruntowną renowację kościoła. Około 1970 roku usunięto z dachu kaplicy dachówkę ceramiczną i położono w to miejsce blachę. Zdjęto zewnętrzne tynki oraz zrekonstruowano zabytkowe freski. Ostatecznie renowacja malowideł zakończona została w latach 90. W sierpniu 2007 roku przez prawie 3 tygodnie trwały prace mające na celu zlepienia pęknięć ścian prezbiterium. Pod fundamenty kaplicy zostały podłożone masywne podpory betonowe. Pęknięcia, mające nawet do 1 cm szerokości,
spowodowała deszczówka, która wypłukiwała grunt spod fundamentów. Możliwe, że uszkodzenia powstały już ponad 100 lat temu. Fachowcy z krakowskiej firmy budowlanej wstrzykiwali w nie ponad 2000 litrów specjalnej substancji klejącej, mieszaniny białego cementu i ciasta wapiennego. Na sklepieniu prezbiterium ułożono wzmacniającą siatkę z włókna węglowego zatapianej w matrycy mineralnej. Materiał bardzo lekki i ogromnie wytrzymały. Nad sklepieniem natomiast zainstalowano stalową opaskę utrzymującą całą konstrukcję. Na wiosnę 2008 roku odbyła się ostatnia faza prac. Usunięto ślady pęknięć i przykryto je zrekonstruowanymi freskami. To by było na razie wszystko. W następnym odcinku o Zamku Lubelskim przybliżę legendę o Czarciej Łapie. Cześć!